Witam Was tutaj, cześć, witam znowu. I zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines, PlayStation 4, Mass Transit, Green Cities, Park Life, Industries, Campus, no i od niedawna Sunset Harbor. Co tu dużo mówić, odliczamy i jedziemy oczywiście z naszym miastem. Tak ono tutaj pięknie wygląda i lecimy po kolei. Proszę bardzo, pozostały nam 17 dni do w teorii bezpiecznego zwiedzania metra, czyli w teorii do końca kwarantanny. Oczywiście nie wiadomo, kiedy to się skończy, ale póki co tak sobie tutaj odliczamy. No i tak, w dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować tutaj tą częścią miasta. Jak widzicie, trochę nagrywam z późniejszego czasu, ponieważ całkowicie dźwięk i muzyka się nie zgadzały z tym, co się działo w filmie. Co się było za głośne notaty puszczone. Tak jak widzicie, tutaj mamy nasze metro naziemne i w tym miejscu możemy sobie puścić spokojnie właśnie tutaj ze stacją, tak się zna. Dzięki czemu tutaj naszej nowej dzielnicy byśmy mieli też metro, co byłoby na pewno też jedną właśnie z tych ciekawszych rzeczy. Dalej tutaj właśnie sobie postawimy parki, jakieś tego typu rzeczy, bo tutaj ich trochę brakuje mimo wszystko, ale spokojnie. Jeszcze pomyślimy i zobaczymy, że przecież mamy nowe momenty, ale mniejsza z tym. Proszę bardzo, ładne parki, we wszystkie strony tutaj dochodzimy sobie, no i tak. Zobaczmy jakieś nowe dobry tutaj, proszę bardzo, mamy teatr, on tu idealnie by pasował. Natomiast byłby tutaj też jakieś monumenty trzeba przyjść. Ale jak mówiłem, chcemy też jakiś stadion, żeby tutaj zarabiać. No i chyba Was nie zdziwię, jak tutaj postawimy sobie basen. Proszę bardzo, podnieśmy cenę do 35 i zmienimy kolor, żeby był taki sam jak tutaj, czyli po prostu biały. Nasza drużyna jest biała. No i co tu dużo mówić, możemy teraz zrobić wszystko. Proszę bardzo, tak wygląda nasze metro. Tutaj z tej stacji nadziemnej jedzie, dalej tutaj na naziemną, tamta była nadziemna. Tu jeszcze bez przystanku, widzicie, się zatrzymuje, przejazd techniczny mamy. I dalej tu wjeżdża w tunel, dzięki czemu może tutaj się zatrzymać na tej stacji, ale jedzie dalej i dalej. Tutaj jeszcze, jak widzicie, zaraz zobaczycie, o, proszę bardzo, nasza linia metra została po prostu wydłużona, ona to już wcześniej jeździła, ale my trochę ją powydłużaliśmy, pozmienialiśmy. Ja tutaj jeszcze po odcinku trochę pozmieniam to, żeby, w sensie pozmieniałem, żeby to wyglądało trochę lepiej. No i tak, oczywiście czekałem, żeby dodać z Wami przystanki, więc proszę bardzo, dodajemy, aby ludzie się cieszyli. Ludzie będą korzystać z tego metra całkiem tak normalnie, bym powiedział, nie jakoś strasznie dużo, ale też nie jakoś strasznie mało. Też możemy się zastanowić tutaj nad sterowcami, bo w teorii to jest całkiem dobra lokalizacja, jaką tutaj ten stadion, tutaj będzie dawać duże, ładne pieniądze. Wytrzaskiwał. No i proszę bardzo, tutaj sobie to dociągniemy, tak, metry to sobie później pozmieniamy, wszystkie przy kanałach przejazdy sobie pozmieniam tak, żeby były na ziemi, po prostu wiadukty nad kanałami, dzięki czemu nie będzie problemu właśnie z kanałami, pod tym nie można robić. Tu jest nasza stacja, tu trochę budynków ucierpiało, jak widzicie, ale to nie zmienia faktu, że dzięki temu to jest naprawdę całkiem niezła linia i tutaj właśnie, jak widzicie, się rozjeżdżają dzięki na dwa tory, bo każdy z metrów wyjeżdża na swój osobny. I zobaczmy, jak ludzie z nich korzystają, jak się zgraca, pisze w końcu. Dobra. Tutaj na razie jest zero, jakiś człowiek już idzie, więc nie jest tak źle. Dalej tutaj, no idą jacyś ludzie. Tutaj też jest zero, tu na razie jeszcze nikt nie idzie. Nasz przemysł, pusto też na razie. Tutaj też jest zero, ale jeżdżą pociągi. No i tutaj ta stacja już była wcześniej, tylko trzeba było trochę lekko zmodernizować w międzyczasie. Nasz stadion, o, widzimy, jest... Następny mecz, jeszcze czekamy na najbliższy mecz. Tutaj się wszystko przygotowuje, no i co by tu jakieś najważniejsze budynki byśmy postawili. Czyli poczta. Tak, dokładnie, postawmy sobie jakąś tutaj pocztę. O, tutaj dokładnie. No i możemy teraz przyspieszyć, wejść w tryb super szybkiego budowania i pododawać. Proszę bardzo, mamy chińskie gadżety, japońskie budynki. No i co dużo mówić, sobie poustawiajmy. Tu jest bardzo dużo takich właśnie ciekawych budynków z Japonii. Dużo jest małych, takich fajnych właśnie z tego typu, jak restauracji drive-in i stacje benzynowe, po większe budynki typu hotele, wieżowce, biurowce, aż dochodząc do takich bardziej ciekawych rzeczy typu urząd miasta czy urząd dzielnicy. Bardzo mi się to spodobało właśnie tego typu budynki i ich trochę tutaj sobie ponastawialiśmy. To wszystko bardzo ładnie oczywiście wygląda i jakieś przepisy sobie dorzućmy tutaj na przykład dzielnicy, tak żeby ludzie przychodzili. Używanie tego. Żywek to bardzo dużo ludzi będzie na pewno. Dalej, zwiększenie. Targi, książki już są. I licencja na połowę. Aha, dobra. I wycieczki lotnicze. No i właśnie tutaj w tym momencie sobie przypomniałem, że chwila, my tu nie mamy przecież aeroklubu w tym mieście. Trzeba to będzie coś zmienić. I aeroklub postawimy, właśnie już jest, będzie już postawione. W kolejnym odcinku go zobaczycie. W międzyczasie go po prostu postawię. Pomiędzy
odcinkami i on już jest postawiony w innym zupełnie miejscu, bo w przyszłym miejscu, gdzie będziemy budować nowe dzielnice. Związki zawodowe, tutaj nie ma zbytnio jakichś ciekawych rzeczy, już mają samochody elektryczne w teorii w tym miejscu, więc nie powinno być źle. I zachęty do wyżystów też nie ma, ale zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkań powinno być dobre. No i proszę bardzo, tak to wygląda, tutaj mogą się budować, mają te autostrady i zwiększmy naszą dzielnicę. Albo nie. No dobra, no i oni tutaj się budują, proszę bardzo, tak to ładnie, pięknie wygląda. Powoli, aczkolwiek spokojnie, bo popyt był dosyć ładny. Tu jak widzimy, do stacji chodzą ludzie już. Okej, okay. I tutaj z naszych ścieżek korzystają, jeszcze nie korzystają. Nasza linia metra, jak widzimy, jest w miarę wykorzystywana. I proszę bardzo, przyspieszmy sobie trochę czas. Albo i nie. A i znowu myśli. Co on wymyśla? A, dobra. Poprzeglądajmy sobie... A, tak, bo zapomniałem opowiedzieć. W tym momencie właśnie wbiłem nowe trofeum. Trofeum Miasto Szczęścia, tak, w tym mieście, w którym ma 150 tysięcy mieszkańców. I jak widzicie, poziom zadowolenia naszych mieszkańców jest na poziomie 99%, co jest naprawdę, bym powiedział, że w tak wielkim mieście trochę awykonalne. No i tak, oczywiście, co tu trzeba postawić w tym mieście, w tej dzielnicy, to Biokopuła. No i jak widzimy, poziom tutaj jest dosyć wysoko high-endowy. Oczywiście mamy mało zanieczyszczenia dzięki projektowi Eden i wszędzie jest duża wartość gruntu. No i przejdźmy, to tak, czy ty, nie, oni jeszcze tutaj grają, więc tutaj na razie jest. Tu korzystają oczywiście wszyscy ze stacji metra, no i postawmy sobie jakieś więcej ciekawszych budynków. Proszę bardzo, to jest chyba Urząd Miasta, z tego co kojarzę. Ty ładnie powinien wyglądać, o dokładnie, no zobaczcie jaki ładny. No, no całkiem nieźle wygląda, powiem wam. Tu w ogóle ta turystyczna się zabita dzielnica, przez to ile tutaj tego będzie wszystkiego. I dalej, patrzcie jakie tu są, dalej wielkie budynki. Budynek Urzędu Dzielnicy i to właśnie byłoby się tutaj pasowało naprawdę. Tylko gdzieś obok, gdzieś byśmy to ustawili, no tutaj pasuje w teorii, ale lepiej byłoby to gdzieś postawić gdzieś w jakimś dobrym, reprezentatywnym miejscu, o tego typu. No tylko jak to tutaj wrzucić? Mamy nasz park, a park możemy sobie przenieść. O, dobra, problem z głowy. Teraz tylko pytanie tylko, czy on tutaj wejdzie. Powiedz, że wejdzie. Jest. Dobra. No to możemy sobie spokojnie tutaj taki postawić. Proszę bardzo, bardzo ładny budynek i on nam tutaj będzie funkcjonować. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki w tle, to mam otwarte okno na szczerze, bo już jest strasznie gorąco, dzisiaj grilla robimy. No ale proszę bardzo, tutaj są biura i będziecie mogli się budować. Jeżeli chodzi o kolejne odcinki z meta, to chwilowo na razie zobaczymy. Niedługo może się jakieś pojawią, ale na razie taka jest chwilową przerwę na razie z nim, bo strasznie ich dużo teraz było w ostatnim czasie. Niedługą przerwę oczywiście, może jakiś jeden, dwa dni. Aż coś będzie nowego. No, urząd dzielnicy też bardzo ładnie wygląda i powiedzmy, że nawet powinien dobrze pasować tutaj. Urząd, budynek Urzędu Miasta, na razie też jeszcze mało osób, ale jak widzimy, bardzo ciekawe w ogóle też opisy są tych budynków, jak chcecie, możecie zrobić pauzę i poczytać. No ale dalej, mamy kolejne. Magistrat. To jest kolejny. Wyższy budynek. Hotel wypoczynkowy. O! Duży ten budynek jest. No dobra, dalej. Hotel śródmiejski. Okej. Okay. Świątynia. Świątynia to sobie gdzieś tutaj wciśniemy za chwilę. No, ona jest mała, to może być. I dlaczego ma duże zadowolenie mieszkańców? No to spokojnie. Dalej, wieżowiec biurowy. I to jest wieżowiec. To jest budynek. Poza tym, że nie mamy na niego pieniędzy, to jest dobrze. Siedziba firmy. I siedziba firmy też jest ładnie wieżowcem. Zobaczcie. Kolejny ładny wieżowiec. Ale wieżowcy to będziemy mieli w innej dzielnicy miasta. Tutaj się tylko na razie robię przymiarki. O, tu by się zmieścił. I biurowy dla patch chmur. No i to jest duży, ładny. Coś takiego jak Colossal Altar Biura. Bardzo ładnie tutaj to wygląda. I tylko gdzie by to tutaj wcisnąć? Bo tutaj w tej dzielnicy to naprawdę by ładnie się tutaj zmieściło. Czy ja naprawdę chcę to tutaj postawić? Nie, coś innego jeszcze myślę. Dalej mamy przedwodocowy dom towarowy. I no, on jest taki ładny budynek, taki podłużny. I dalej jest przedwodocowy centrum handlowe. Czyli coś jak dworzec wileński. Dalej, no i dalej mam jeszcze moje budynki. I tutaj w ogóle się zobaczyłem, że nasz najwyższy budynek w grze nie został jeszcze postawiony. Co jest trochę, bym powiedział, hańbą, ale no cóż. No cóż, najwyraźniej nie miałem jeszcze okazji go postawić, bo w tej dzielnicy tamtej dalej właśnie postawimy prawdopodobnie go. Piona Street to jest najwyższy budynek w grze. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział.
No i co? Zresztą sama nazwa na to wskazuje. I tutaj byśmy sobie może coś wcisnęli. Piona Steel by tu ładnie pasował się, ale tu jest obok dużo innych ciekawych budynków, to może lepiej nie. Poczekajcie, może sobie byśmy wymyślili to, gdzie by tutaj to najlepiej coś, jakiś monument tutaj wrzucić bym chętnie. Pomimo wszystko, że tutaj ich jest dużo. O! Statua kolosa nie została postawiona. Okej, okay, dobra. No i tak, gdzie byśmy mogli postawić nasz aeroklub? No właśnie on jest duży, a ja już zbyt nie mam miejsca. Tutaj w teorii... Nie, tutaj się nie zmieścił. Tutaj też raczej zbytnio, chociaż tam już na pewno bardziej. Tutaj nie ma miejsca. Tu w teorii moglibyśmy go wcisnąć, gdybyśmy trochę wszystko to pokręcili. Ale... No zobaczymy. Zobaczcie, tutaj ten budynek w teorii by tutaj wszedł spokojnie. No to można by było się w sumie zastanowić. Ale świątynia, najpierw świątynię tutaj sobie postawimy. No i co? Proszę bardzo. Znajdujemy się na pewnym budynku. Jak sądzicie, co to jest za budynek? Piękny z niego jest widok na miasto. O, jaka ładna kobieta. Proszę bardzo. Efekty wizualne. Stoimy w powietrzu i pada deszcz. Ale byłoby dobrze, jakby w końcu w Polsce spadł deszcz w Warszawie. A, proszę bardzo, ładne widoczki. Tak to wygląda. No i co? Na jakim budynku stoimy? Tak, stoimy na wieżowcu biurowym, tym najdużym. Naprawdę ładnie wygląda. Tutaj ta dzielnica jeszcze się buduje, więc to jeszcze jest przyszłość. Przyszłość nadejdzie dzisiaj. No i co dużo mówić. No całkiem. O, i tu oczywiście mamy lotnisko, żeby to ładnie wyglądało wszystko. To jest takie piękne podsumowanie. O, zobaczcie, jak to ładnie się wpasowało. Tutaj udało mi się to zrobić jeszcze ścieżki dookoła tego biurowca. Dopatrz chmury postawić. Więc całkiem bym powiedział, że nawet i nieźle. Się świetnie komponuje obok tych oczyszczalni, obok, żeby od nich trochę odsunąć wzrok. I nasza kolej linowa tutaj zwraca sobie i wykręca. Nasza stresa meta tutaj ma też coraz więcej ludzi z niej korzysta. Co najciekawsze, o. No i co tu dużo mówić, ludzie się budują powoli. Powoli tutaj jakieś te popyty wchodzą. I możemy spłacić, czekajcie, pieniądze nam się pojawiły? Chwila, jakim cudem? Wygraliśmy mecz i dostaliśmy za niego 380 tysięcy. Powiem wam, to był dobry pomysł z tym stadionem. Trzeba będzie ich tu więcej postawić. Trzeba będzie... Bo tu 750 pasażerów ludzi. Czekajcie, to w tym drugim stadionie też wchodzi 750? Tak, ale u niego są o wiele gorsze zarobki. No to spłacamy wszystkie kredyty, nie ma co. Ale to zobaczcie, to jednak stadion ma duży potencjał. To jednak da się zrobić na tych wydatkach. Dobra. No dobra, to co my tutaj możemy dalej dorzucić? Trzeba będzie coś więcej z tymi stadionami jeszcze pokręcić. Jakiś jeszcze na pewno jeden gdzieś tu wciśniemy, może dwa. O, tam może wciśniemy, no i tutaj pewnie też jakiś jeden stadion byśmy powrzucali. Tu w ogóle będzie nowy obszar jeszcze wielki, tutaj z Park Life'u. Będzie jeszcze tam rezerwat przodem, ale nad nim pracuję pomiędzy odcinkami, więc nim się zbytnio nie przejmujcie. No i tu byśmy sobie postawili naszą galerię handlową. Czy tam dom towarowy, już nie pamiętam. No i tutaj też jakieś kolejne budynki, więc proszę bardzo, statua kolosal. Tak, my je tam właśnie postawiliśmy, się nad tym zastanawiałem, tu jest dobra komunikacja, tu jest to ładne miejsce, zobaczcie. No i to jest według mnie dobra miejscówka na statuę kolosal, order, więc proszę bardzo, tutaj sobie to ładnie zrobimy grunt i w teorii teraz będziemy mogli to postawić. Czyli tak, wykręćmy sobie tutaj, tu się w ogóle by dużo pozmienia. Z komunikacją i z tym wszystkim. Znaczy tutaj była linia domowa, niewykorzystywana przez cokolwiek. Dziwne. Ale trzeba ją wyburzyć. Nie ma jak. Dobra, tu sobie to tak ładnie postawimy, tu sobie ładnie wyrównamy. I dzięki temu w teorii teraz tak, tutaj zrobić komunikację, w sensie podłączenie drogowe. No, to będzie to trudne. Dobra, dajmy sobie jakąś drogę. O, czekaj, tutaj się zmieścimy. Tak. Dobra, tu wykręcimy i tu się podłączymy do naszej stowni. No i bardzo dobrze. Tutaj sobie podciągniemy wodę i to powinno tak to wyglądać. Dalej, nasz ulubiony przekładanie prądu, czyli czujnik sejsmiczny. Ulubiony nasz budynek w grze, chyba wszystkich. I dzięki nim sobie to podciągniemy. Tutaj też jakiś handel damy i jakieś promy byśmy tu dorzucili, bo jakąś komunikację trzeba tutaj mieć. Tak po prostu nie może być. No i dociągniemy tutaj, żeby nasze promy dopływały. I tutaj sobie zmienimy trochę ten system płynięcia naszych domów. Tutaj jak widzicie, coś nam wchodził strasznie ten port w grę. Ale no, mniejsza z tym. Tutaj i tutaj. Dobra. I stąd sobie pójdziemy, puścimy sobie prom w tą stronę. Cyk. A, jeszcze nie podłączyliśmy. Dobra. Cyk tutaj. I... Nie, stamtąd nie pójdzie już.
i mamy nasze plany. Dalej, nie mamy autobusów turystycznych. No, to trzeba będzie je puścić. A na nich się ładnie zarabia. Wiem to z innych miast. To co tutaj mówić? Lecimy z kolejnym tarasem. Gdzie mamy te autobusy? Dobra. Tylko gdzie postawić zbyt zajezdnie? Zajezdnie sobie tutaj wrzucimy. Tu jest nowa miejscówka, proszę bardzo. I puszczamy linię. Linie będą jeździć, tak, tam już są inne autobusy, więc nie można. Ogólnie autobusy turystyczne to jest według mnie fenomenalny pomysł, wymysł. Pomijając jeden fakt. Taki, że nasze autobusy nie mają kompletnie sensu, jeżeli chodzi o całą resztę. Czytaj, i w sensie mapy ich kompletnie nie uwzględniają. Mapy komunikacji miejskiej zwykłej nie pokazują ich, a kiedy się próbuje zmienić trasę tego typu autobusów, to też ich w ogóle nie widać na mapie właśnie komunikacyjnej, bo tam tylko są widoczne. Więc trochę jest kiepsko to rozwiązane. No cóż, chyba nie wiem co tutaj się czepiać dużo. Tutaj sobie puścimy naszą linię, tutaj, tu podjedziemy sobie pod te ładne biura, tą galerię handlową dużo. I tu sobie podłączymy pierwszą linię. To będzie dużo linii oczywiście, żeby nie było. Sobie pozmieniajmy trochę popyty, żeby to się bardziej tutaj budowało. I tak, tu byśmy sobie postawili jakieś paroczusie, żeby ludzi więcej przyciągnąć i tego typu atrakcyjność i tak dalej. O, dokładnie. I będziemy mogli tego więcej powrzucać. O, tam było trochę gorzej, ale to mniejsza z tym. No i co, pójdźmy sobie stąd. Tu będą jeździć kolejne autobusy, jak widzimy. Do naszego tutaj parku. Po tej dzielnicy sobie go puścimy. O, tak, tutaj na pewno... Nie, w ten park byśmy go puścili. To jest park centralny. On bardzo ładnie wygląda. Dalej, tu dojedziesz sobie, tutaj do tego miejsca, tu sobie zawrócisz, pod sądem przejedziesz i tutaj sobie zakończysz naszą trasę. Dalej puścimy kolejną, która będzie jechać tutaj do środka rehabilitacyjnego, do tych wszystkich monumentów, tego typu rzeczy i do zoo, z tego co kojarzę, tak? Tak, no i do zoo, tutaj sobie pokręcisz się i proszę bardzo, to powinno całkiem nieźle funkcjonować. I dalej do naszego głównego miejsca. Czyli proszę bardzo do oto i rakiety, tak, do niej też trzeba to potrzeby ciągnąć i do projektu Eden też będziemy podjeżdżać. I dalej stąd już będziemy sobie wracać tą samą trasą w miarę możliwości, bo tutaj sobie zrobimy jakieś osobne linie. Żeby nie było po prostu zbyt dużo wszystko w jednym miejscu. Więc proszę bardzo stąd, tutaj i tu sobie zawrócisz. No i tak, tutaj dopiero w tym momencie się zorientowałem, że muzyczka była źle ustawiona. Więc no cóż, dużo mi to zajęło. Ja muzyczkę sobie przestawiam, jak nagrywam też czasami niektóre radia, żeby później wykorzystywać, tak jak teraz słyszycie na przykład. Poza tym, no. No i teraz tutaj sobie puścimy kolejne linie autobusowe. Teraz ta jest chyba ta turystyczna. Tak, która okręża naszą linię tutaj, tą, o, rozrywkową. Nasz park rozrywki jedyny w tym mieście. I teraz sobie zrobimy podjazdy i do wszystkich właśnie tego typu miejsc. Dalej, tutaj byśmy sobie puścili przystanek. O, dobra. I tutaj też jakiś jest jeszcze jakieś miejscówka, o której mogłem zapomnieć. Tu. I tu ogólnie z tego lotniska to będzie bardzo dużo podjeżdżać autobusów turystycznych. Przyszłość tam has 3 linie będą stamtąd wyjeżdżać, więc naprawdę bym powiedział na bogato. Dalej widzimy, że jest całkiem nieźle. Stąd tu. Coś mi chodzi po ręce. Nie wiem, czy to moja broda, czy jakiś środek. Nie. Nie ma. I tu jest właśnie ta ciekawa dzielnica, jak widzicie. No nie, jest dziwny wjazd, ale mniejsza z tym. I tu już jest później wielki kodek, ja kiedyś będę musiał coś z nim zrobić. To jest zjazd na naszej jednej z dzielnic tych przemysłowych. I nad tym kodekiem jeszcze po prostu dużo nie pracowałem, a powinien coś zrobić z nim. Tak, jest też parę linii autobusowych, które po prostu łączy inne miejsca różne z innymi różnymi miejscami. Dalej, puścimy sobie kolejną linię. Tutaj, tędy, ona będzie jechać tutaj, naszym wałem, tędy. I tu podjedzie sobie do tego miejsca, tak? I tu mamy dwa miejsca, ok, sloty na tym dworcu i tu sobie będziesz zawracać, tak? Tutaj. I puścimy sobie tutaj razem dołem, tutaj jest z tym podjazdem jeszcze jednym i proszę bardzo. Teraz puśćmy sobie stąd kolejną linię. Będzie teraz jeździć tutaj głównie po tej dzielnicy. Stąd będzie, tutaj, tutaj będzie też niezły... Rynek turystyczny, ja wam powiem. No, proszę bardzo, zobaczcie, tutaj jest tych budynków, tu jest po prostu takie kolorki. I tu się zakończy. Kolejna linia, którą tutaj puścimy, o proszę bardzo, to będzie jechać stąd. I ona będzie jechać tędy, na okrągło. Całe kółeczko będzie robić.
i później tutaj będzie wjeżdżać na bulwary i też nimi będzie całkowicie w całości zawracać. Więc proszę bardzo, w wszystkich fioletowych miejscach tam jest, że jest podatność na turystów i w tych miejscach trzeba robić po prostu przystanki. Więc tak też robimy tutaj z podjazdem na naszego dworca tego tamtego i żeby po prostu to też jako funkcjonowało jako węzeł przesiadkowy dla turystów, bo wiadomo, że oni mogą wsiąść na dowolnym miejscu trasy. Tak to działa. Dalej tutaj, tu kolejny i chyba to jest pieniądze się płaci za ogólnie samo wejście na pokład. Nie wiem jak to działa, mam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia jak to działa dokładnie tutaj. No i co tu dużo mówić, lecimy dalej. Tutaj w tej części dzielnic, tutaj jest trochę to inaczej pochowane pomiędzy budynkami, więc zupełnie inna bajka właściwie można powiedzieć. Tu sobie podłączymy drogę, o proszę bardzo, i będziemy mogli właściwie z niej nie skorzystać. Tylko po to, żeby pojechać w inne rejony. Ogólnie niektóre też budynki nieturystyczne, w sensie nie parki i monumenty, też się cieszą, kiedy to stawiamy, tego typu przystanki. Komerka i turystyka bardzo się cieszy z tego. Typu hotele i tak dalej, już takie komercyjne właśnie, prywatne. To bardzo się też z tego cieszą i to bardzo mnie cieszy, że to działa też w różne strony i że wszyscy się cieszą z tego, że tutaj to jeździ. Tu w ogóle jest bardzo fioletowy cmentarz, nie wiem o co chodzi. I Targi Expo. Tutaj i tu się zakończy pod tym jednym z tych kolejnych dworców. I tutaj od lotniska też pomyślałem sobie, że przecież to lotnisko też jest jednym z takich właśnie ciekawszych rejonów, więc warto byłoby, żeby było do jazdy. Tak, niektóre lotniska mają specyficzne właśnie miejsca, gdzie mają trochę tego więcej. I tutaj z przystankiem specjalnym też oczywiście go podłączymy do całości, żeby był dojazd do lotniska. Tutaj sobie puścimy linię i tu sobie będziesz zawracać. O, proszę bardzo, tutaj tu sobie widzisz tą dzielnicę, to jest w ogóle ta dzielnica jest odjechana i tutaj później na lotnisko i tutaj przystanki pozamieniamy trochę, żeby było tego bardziej urozmaicone. Dobra, proszę bardzo. Tak to i oto wygląda. Dalej, tutaj jeszcze ta dzielnica tutaj już trochę odżyła i tutaj na naszych pól golfowych i tego typu miejsc są korty chyba bardziej, no nie wiem, no zresztą nie wiem. Tam przystanki poprzestawialiśmy, no i najważniejsze, linia do naszego nowego stadionu. Też trzeba ją oczywiście puścić, bo i tą linią sądzę, że dużo będziemy nie korzystać. To z tej naszej całej nowej części japońskiej. Nowa linia, o tutaj dokładnie, co się będzie kręcić tutaj, po tej części, znaczy w ogóle jaki jest duży popyt na mieszkańców. Normalnie, to jest normalnie szaleństwo, bym nazwał to tak. I tutaj i tu później tunelem sobie będzie zawracać. No i zobaczcie jak to ładnie wygląda. Dużo nowych linii i stąd właśnie jeszcze puścimy ostatnią linię, która będzie sobie tutaj jechać, tak bardziej po przemyśle, ale przemysł też ma trochę parę tam patków takich właśnie ciekawszych, które mogą się zaciekawić naszych ciekawskich turystów. No i tu oczywiście będzie jeszcze jedno arcydzieło architektury w przyszłości. W dalekiej przyszłości, jak będziemy mieli pieniądze na nie, ale to już może być w sumie nie aż tak daleko. Wracamy do odcinka, właściwie pierwszy raz. Będziemy z nim. Nie powiem, że nie było tak, że się zagalopowałem i zobaczcie jakie mamy popyt na mieszkania. Jest to, bym powiedział, Armagedon co najmniej, ponieważ nie sądziłem nigdy, że dobijemy tak dużego popytu w dużym mieście. Naprawdę dużym mieście. Ale to jest może spowodowane tym, że po prostu dawno tutaj się nic zbytnio nie działo, żadnych nowości i ten teges. Dobrze, ponieważ mamy trochę pieniędzy, postawimy sobie jeden monument tutaj. Biblioteka akademicka. To byłoby to. W sensie do postawienia w tymże obszarze, my już kończymy ogólnie dzisiejszy odcinek, by się to przydało tutaj. Tylko gdzie byśmy to mogli wrzucić? Gdybyśmy tutaj przesunęli tę linię pociągów, to by spokojnie nam tutaj to weszło, ale może niekoniecznie musimy wyburzać coś, żeby coś postawić. Ja bałem się, że to będzie trudne do zrealizowania, dlatego sobie wyburzymy tutaj kawałek miejsca. Mamy ładne popyty, więc szybko nam się powinni to później odbudować. W teorii. Teraz tak, widzę, że trochę trzeba byłoby to przesunąć ten budynek w bok. W ogóle ten stadion to był strzał w dziesiątkę, a za chwilę wam go pokażę czemu. Ponieważ jak widzicie, mamy po pierwsze ładny budżet, jednak stadiony dużo dają. To już możecie nauczyć się na pamięć. Stadion tak. Więc jednak kampus coś daje. Jednak kampus daje zarobić pieniądze. Więc tutaj zwracam honor.
faktycznie kampus warty dodatek do zakupienia. Może nie aż tak bardzo można zarobić jak na Industries, ale da się zarobić. Nie, ale tak to oczywiście na serio. No to faktycznie da się coś tam skubnąć pieniędzy. Wiadomo, że to nie jest Industries, dzięki czemu wasze zarobki wchodzą na obroty, ale na pewno to nie jest też jakiś perpetuum mobile, że faktycznie nic nie dostajecie. Nie. Też tak na pewno nie jest. Dobra, to tak, tutaj to dajmy sobie, wiem, że powiedziałem zupełnie inne pojęcia niż byśmy je połączyli ze sobą, ale to jest awizjonosz, a tego się nie czepiamy. Dobra, tutaj dajmy, żebyście wszędzie mogli pobudować, teraz tak, tu był zjazd i zjazd na autostradę. No tak, tu byśmy sobie oczywiście pozostawili, ale zróbmy go jakoś tak ładnie. Dobra, tu mamy jeden i drugi sobie zróbmy tutaj może od dołu, o. Taki będzie ciekawy. Dobra, to mamy tutaj zjazdy i wjazdy. Proszę bardzo, biblioteka akademicka. I zobaczmy, czy ty nie potrzebujesz tutaj jakiegoś przystanku. Z tego, co widzę, masz niedaleko. O, właśnie się pojawiło. Możemy tylko to na przykład przenieść bardziej tutaj na środek. To obydwa będziecie mogli z tego skorzystać. Jak widzicie, jest multum nowych linii, proszę bardzo, turystycznych. I sobie teraz tak, sprawdźmy, bo na liniach turystycznych da się zarabiać. To tak, tylko nie wiem, gdzie są pokazywane zaoszczędzone przejazdy samochodem, gdzie są pokazywane zarobki, ale z tego co kojarzę, zazwyczaj wychodzą na zero. 7 turystów, świetnie. Możemy trochę zmniejszyć, bo jak widać jest tylko 7. Ale dobra, na razie nie będziemy jeszcze robić tego, posprawdzamy. 15, 19, 19, 0. 2, 18, 15, 5, 23, 13, 13, 1, 2, 0. Ale to są nowe linie, więc jeszcze w teorii możemy. Mogę przyjąć, że faktycznie nikogo jeszcze na nich nie ma. A sprawdźmy sobie tutaj. No, 2000 zarabiamy na tym. Szkoda, że nie mamy pokazane, ile zużywamy na każdy właśnie transport. Ale na pewno ciekawe. Ciekawe coś. Zobaczmy, ile ich wyjechało na miasto. To będzie widoczne tutaj przy naszym centrum szczytkowym. Wyjechało ich 142. To na pewno nie jest takie tanie. Jak teraz tak patrzyłem, to rzeczywiście 142 pojazdy turystyczne to może być trochę dużo. Ale niemniej się cieszymy, oczywiście. Dobra, dajmy sobie tutaj do końca już miejsca, żeby się pobudowali. Więc dorzućmy sobie tutaj jeszcze jakieś monumenty ostateczne. W kolejnym odcinku się będziemy tą nową częścią, w której po prostu będziemy nowe rzeczy budować. Dalej, mamy Areo Klub, no to wiadomo, że będzie do postawienia w przyszłości. Tutaj w większości powinny być wszystkie postawione. Tak, na przykład to jest nowy budynek, który trzeba będzie sobie tutaj jakoś ładnie tutaj wcisnąć. A może nawet nie będzie czego wcisnąć. No dobra, no to jak ładnie tutaj tak wszedł, to już wszyscy wiemy, że on tutaj zostanie tak ładnie. Czy nasz tutaj autobus, on jedzie daleko, ale go przyciągniemy. To tak, ty masz tutaj po pierwsze pit stop tutaj, właściwie nawet nie pit stop, a przystanek. I dalej się zatrzymasz tutaj obok tego, bo to jest droga, na której nie możemy robić. Tak, tutaj sobie to przyciągamy wszystko, dzięki czemu właśnie będzie tutaj to mogło wszystko dalej pięknie funkcjonować. Tą całą dzielnicę to jeszcze wiecie, no. Przyszłość, daleka przyszłość w teorii. Ale naprawdę to będzie ciekawie wyglądać, jak tutaj to w końcu dokończymy. Postawimy jakiś ładny stadion i tego typu rzeczy, to będzie to. Jesteśmy na minusie, co mi się mniej podoba. Może tego, że się teraz dużo buduje. Na razie był jeden mecz, następny jest 12.11.2082, więc trochę poczekamy. Ale mecze się będą właśnie wymijać, bo tutaj na przykład następny jest też z następnym roku. Tak, bo one tutaj jakoś dwa się nałożyły i z obydwu dostaliśmy jakoś mniej więcej pieniądze. Ja się zdziwiłem, czemu tak tyle pieniędzy się tu pojawiło. No, a to akurat właśnie już wiemy z czego. No ma, dalej, tu sobie postawimy jeszcze jedną bibliotekę, bo ogólnie bibliotek to tak jak wiecie, jest mało w tym mieście. Więc możemy sobie tutaj walnąć i dalej z tego typu budynków... Tak, w naszym mieście jest wspaniała sytuacja w teorii. Nie wiedzieć czemu. Może dzięki centrum właśnie naszym rehabilitacyjnym. Możliwe, że tak jest. Swoją drogą, gdzie jest ten nasz centrum rehabilitacyjny? On jest... Nie to. To jest to. A tu wtedy jakbyśmy postawili ten budynek, to by on tutaj był dobrym budynkiem do wstawienia, ale znając życie tutaj, ja tak to zrobiłem, że tu już nie ma miejsca. Przecież tutaj są tak, tu są przecież wejścia. A właśnie od tego typu budynków. Czy oni tutaj mają wejście? Mają.
Więc tutaj jest po prostu pełno. Pełno ludzi i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to miasto ładnie na tutaj rozbłysło teraz w tymże momencie. Dalej, jeden budynek chciałem postawić jeszcze dzisiaj. Chciałem postawić krematoria. Wykorzystanie cmentarzy minus 100%. Chcesz mi powiedzieć, że jest niemożliwe dead way w tym mieście? Dobrze, to brzmi zbyt wspaniale, żeby było prawdziwe, ale skoro tak jest, no to nie będziemy się czepiać przecież. Dalej, tutaj sobie postawimy jeszcze jeden basen publiczny i z jakichś tych monumentów takich ładnych. Pamiętajcie, że my tu monumenty postawimy tylko do tego, żeby turyści się pojawiali, bo i tak wszędzie jest najwyższy poziom. Zo do postawienia w przyszłości. To w tym nowym miastem, w tych nowych miejscach będziemy wszędzie je stawiać. Możemy postawić katedrę. Oj, bardzo chętnie bym postawił katedrę gdzieś tutaj, ale to właśnie gdzieś tu bym miał w życiu. Jakby było miejsce. A tutaj nie ma miejsca. A, szkoda. Szkoda bardzo. Czy tutaj nie ma przypadkiem żadnych... A, tutaj nie ma miejsca, dlatego się nie budujecie. No, no. Dajmy sobie tutaj jakieś miejsce i... I niech będzie. Tutaj będzie katedra. Postawimy katedrę. Bo ona powinna być gdzieś tutaj bardziej w tych turystycznych rejonach i właśnie żeby to było gdzieś tu. Ale no dobra, też możemy ją trochę przerzucić tutaj dalej, to może też będzie trochę lepiej funkcjonować. Znaczy, nie będzie lepiej funkcjonować, ale żeby może nie była faktycznie w tego typu rejonach. Więc postawmy sobie katedrę za 500. I dzięki temu może niedługo dobijemy do ostatniego budynku, właśnie który... A decydził architektury, które mamy do postawienia w tym mieście cały czas. No nie gadaj, że się nie zmieści, no. To w drugą stronę, bibliotekę przestawimy. Możemy ją, ja akurat możemy przestawić potem. Dobra, tak. I tutaj sobie zróbmy drogę i do tego postawimy. Zobaczcie, jak my w ogóle zrabiamy ładnie w tym mieście. Ja nie wiem. To jest moja odpowiedź na to. Na to, że Cities nie chce mi postawić tutaj katedry. No cóż, no z czaszami się nie chcemy dogadać, no ale na cóż. Nagromadzenie śmieci, tak, śmieci, coś jest nie tak. Dobra, to już sobie przestawimy. Nie da się tak tutaj sponiewierać. Tutaj trzeba będzie jakąś drogę podłączyć pewnie. No dokładnie. No ale jakąś sobie tutaj podciągniemy. Ale może nie w taki dziwny sposób. No a teraz trzeba poczekać, czy się obieści. Droga się wybudowała. Oj, 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 ale lagi. Tutaj sobie zróbmy to. I nasz autobusik turystyczny, który tutaj gdzieś jeździł. O, jest tutaj. Jakby go tutaj przyciągnąć? Dorzucimy ci tutaj przystanek. I pod katedrą. A, bo ty chcesz tutaj tak na... Tak, chcesz wymyśleć. No jest to. My możemy tak to zrobić. Czyli ty tu... czekaj. I ciebie dzięki temu możemy przesunąć nawet tutaj. Dobra. Czemu by nie? Właściwie nie widzę problemu, żeby tak to nie wyglądało, jak wygląda. Dobra, tylko teraz te pociągi przestawmy, żeby nie było, że ich tutaj nie ma. Bo są przecież. O tym dobrze wiemy wszyscy, że one tutaj cały czas są dalej. Okej. Okay. No daj mi je tak. Dobra. Okej, widzę, że będzie walka. Tak, nawet wiem czemu. Dobra, to sobie zrobimy nierówną walkę. Czytaj, ja wchodzę i wyburzam drogę i drogę później wybudujemy. Na podstawie tego, co tutaj będziemy mieli. Czyli ciach, 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 ciach. Zastanawiam, czemu tutaj taka jest mała ta droga. Zróbmy sobie tutaj ładną tą spadkami, bo ja ją bardzo... Bo ona ładnie uroczo wygląda, nie wiem. W sensie ma mały potencjał, ale ładna jest. Dobra, to powiedzmy, że zostało zrealizowane. I tutaj w tych wszystkich rejonach, proszę, o, dokładnie tu jest ścieżka, żeby się budowali nasi mieszkańcy. Już widzę, że się zaczęli budować. I tutaj kawałek będzie jeszcze turystyki. Tak, bo tutaj turystyka nieźle kwitnie w tym, w tejże dzielnicy. Nie wiedzieć czemu, może jakiś człowiek ustawiał multum nowych monumentów z nowych dodatków i ludzie się zaczęli budować. Nie, na pewno to tak nie było. Dobra, co tu dużo mówić,
Zobaczmy statystyki tej dzielnicy. Mieszka tutaj gospodarstwa 5207 osób, gospodarstw jest 1459. Jest miejsc pracy dla 1579 osób, pracownicy to jest 950. Wizyty turystów na tydzień to jest 186 i rośnie. Wartość gruntu to jest 141 i ona jest, powinna być w teorii wszędzie taka sama, a nie, tutaj jest mniejsza. No bo może jest po prostu mniej ludzi. I jak widzimy, nie mamy tylko przemysłu, mamy średnie wszystko w różnych kategoriach. Najwięcej jest nastolatków, a nie, dorosłych, bo jest 2206 i nastolatków 1124. Jak widzicie, nieźle nam się tutaj zbudowuje. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Zrobiliśmy multum rzeczy, zaczynając od tej dzielnicy, która wygląda, no nie powiedzieć, że nie wygląda jakoś nowocześnie, odjechana, z nowym, pięknym wieżowcem chińskim i monumentami chińskimi. Dalej z tramwajami i oczywiście metrem naziemnym i nadziemnym przejeżdżającym przez te nowe rejony z halą tutaj sportową do basenu, katedrą, która pięknie wygląda, nowymi autobusami, które jeżdżą teraz, a właściwie wycieczkowymi autokarami, które jeżdżą po naszym mieście. Miejmy nadzieję, że to będzie dosyć dobrze rozwijać się. Tutaj jednym nowym monumentem i oczywiście tym. I w całym mieście jest multum nowych autobusów, które się wszystkie rozjeżdżają we wszystkie różne rejony świata z tej oto jednej pięknej zajezdni. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Oby kolejne były tak progresywne jak ten. Cześć!